Pewnego razu mężczyzna, który miał 3 synów, postanowił wyruszyć na daleką pielgrzymkę. Zanim udał się w podróż, wezwał wszystkich synów i powiedział im: każdemu z was dam paczkę nasion kwiatów. Użyjcie ich w najlepszy możliwy sposób. A potem udał się w drogę. Najstarszy syn pomyślał, że najlepiej będzie, jeśli schowa gdzieś nasiona, aby nic im się nie stało. Ostrożnie zawinął je w płótno i bezpiecznie ukrył w drewnianej skrzyni. Drugi syn, wierząc w swoje umiejętności handlowe, sprzedał nasiona na targu, by zarobić dla ojca pieniądze. Natomiast trzeci, najmłodszy syn, długo rozważał, co zrobić z nasionami. Następnego dnia starannie przygotował ogród i zasiał je. Minęło wiele miesięcy, aż pewnego dnia ojciec wrócił. Po kolei poszedł do swoich synów, aby zapytać ich, w jaki sposób wykorzystali otrzymane nasiona. Najstarszy syn powiedział: zaczekaj chwileczkę, ojcze, na pewno będziesz zadowolony. Podszedł szybko do skrzyni, otworzył ją i wyjął nasiona. Lecz to, co zobaczył, wywołało w nim rozpacz i wstyd. Z czasem nasiona zgniły i nie nadawały się już do niczego. Drugi syn powiedział: będziesz zadowolony, ponieważ sprzedałem te nasiona i teraz mogę dać ci pieniądze, które uzyskałem za nie na targu. Ojcu, rozczarowanemu postawą swoich 2 synów, trudno było ukryć swoje niezadowolenie. W końcu z pewną obawą poszedł do najmłodszego syna. Powiedz mi, co zrobiłeś z nasionami, które ci dałem? Najmłodszy syn uśmiechnął się i powiedział: ojcze, pójdź ze mną, to ci pokażę. Poszli więc razem do ogrodu, który teraz był pełen najpiękniejszych kwiatów, jakie ojciec kiedykolwiek widział. Zaskoczony ojciec zapytał: synu, czy to ty sam tak urządziłeś ten ogród? Tak, wszystkie te piękne kwiaty pochodzą z nasion, które mi dałeś. Odpowiedział najmłodszy syn. Z radością w sercu ojciec stał w ciszy, podziwiając raj, jaki jego syn stworzył dzięki swej pomysłowości i ciężkiej pracy. Ten ogród pełen kwiatów zrodzi o wiele więcej nasion niż te, które w niego zostały zainwestowane. Ojciec był szczęśliwy, że miał syna, który rozumiał, jak z największą korzyścią wykorzystać to, co zostało mu dane. Niektórzy czekają i czekają, myśląc o zrobieniu czegoś wielkiego w przyszłości. Inni przykładają wielką wagę do pieniędzy i komfortu materialnego, wymieniając swoje życie na pieniądze, dobra luksusowe i przyjemności doczesne. Natomiast tacy ludzie, jak najmłodszy syn, robią coś bardziej produktywnego. Zawsze pamiętaj, by spożytkować czas, który został ci dany na uczynienie swojego życia pięknym, kwiecistym ogrodem. Najlepsza inwestycja to taka, która nie tylko chroni to, co już posiadasz, ale równocześnie mnoży twój majątek dla dobra twojego, twojej rodziny i innych ludzi. Dla nas nasionami są nasz czas, pieniądze i pasja, jaką wkładamy w realizację filmów. Ogrodem zaś jest ten kanał, który dostarcza wszystkim widzom wiedzy i inspiracji. A co jest twoim ogrodem? Napisz w komentarzu. Zapraszam cię na więcej ciekawych opowieści. Czy jesteś gotów, by zgłębić te niezwykłe lekcje życia?